Puka? Tak. No, jednak było usłyszane. Cześć. Ja mam sześć. No, to już od miesięcy Tadzio zapowiada. Tak? Nie, no od dwóch dni czy trzech. Ale to niech to brzmi, no, bo to pierwszy raz tu przyszłaś. Ty byłaś. Nie, bywaj, bywaj. Ja byłam, że byłam. No właśnie. Nie, nie tak źle jest. Nie tak źle. No, pamiętasz siebie, że byłaś zadowolona swojego wyglądu? Były czasy, no to pani. Nie, nie. Nie? No to będziesz do końca świata marudzić. Idź i będzie dobrze. Dobra. Gdyby nam się udało zrobić, wiesz, obraz jest jeden, ale dwa zupełnie wątki. Ja bym opowiadał o tym, co ja chcę zrobić, a ty byś opowiadał to, co, po co tu jesteś. Że może to nie być wcale tak bardzo. Przechyl trochę głowę tak w bok. Znaczy, czy da się obracać tu głową? Bo to nie musi być tak. No, książkę. Ale to będziesz, jak będziesz leżał. Ja mam tam kartony specjalnie. Ja oglądałem, jak biegałeś tak przez okno, przez moment, przez ogrodę, dlatego powiem. Jest coś niesamowitego, kiedy pojawia się postać w innym, jakby powiedział, rytmie. Wszyscy to krążą po rynku, mniej lub bardziej dostojnie, wiesz, podziwiając kamieniczki i inne, jak gdzieś wszystko przebiegnie, to tak jest. Ta zmiana rytmu tych ludzi powoduje różne reakcje. Mnie to zainteresowało. To naprawdę pokazywać mogę. Nie. No, a potem już teraz patrzę, bo to rzeczywiście, jak ktoś kogoś goni, jest jakiś, nie wiem, ktoś się śpieszy wysikać albo coś innego, to jest przynajmniej przez chwilę. Ten posąg też będzie kiedy, w którymś momencie na klamki albo na armaty. Na armaty. Ja będę siedział, już będę policzył. Ja sobie zrobię na zdjęcie. No. A z Siemińskim się widziałeś? Dzisiaj się mówię. To przypomnij, bo nic nie został od nich, ani roboty nie znalazł, to dzisiaj wracał do Warszawy. Jeszcze? A teraz by to Władysława robić, czy co innego? Jeszcze. Sam się teraz będzie krzepł. A teraz ciągnij powietrze przez nos. Wciągaj. Rzeczywistość społeczna jest restrykcyjna i stara się wywrzeć na takich ludziach presję. To tak jak z tym oświadczeniem lustracyjnym, na represję, większą represją, wiesz, z takiego małego A4 zrobić 3 metry na 5 metrów, znaczy to akurat te represje mnie dotknęły, bo ja to sam sfinansowałem, sam nosiłem, potem miałem korzonki, mnie bolały i tak dalej, no ale obroniłem się jakoś, znaczy obroniłem się. Największe oświadczenie złożyłem. U szczytu tego epitafium tam są cztery otwory. Otwory, które służyły do zakotwienia obrazu na płycie miedzianej albo ołowianej. To były portrety tych osób, które tu w ogóle w kościele, tutaj wokół kościoła, te epitafia są bardzo wcześnie wyrwane, bo każda wojna wymagała metalu, brązu, miedzi, klamek i tak dalej.
myślę, że może lepiej to tak ustawiać, tak jak się to robi przy przeprowadzkach, żeby nie tworzyć jakiegoś takich ołtarzyków, tylko kłaść na ziemi. Cała aranżacja. Na drugi. Ten moment wynoszenia jest. Poruszaj palcem, tak, że słyszysz i że wszystko w porządku. Zielony i pomarańczowy. Kolory symboliczne. Kolory, które wprowadzają nas w dziwny, spokojny nastrój. Nie wiedziałem, że używam pomarańczowego. Dla mnie to jest... Ja używam czerwonego, zielonego, niebieskiego. Jakiego jeszcze? Białego i czarnego. Próbuj już tak powoli, policzkami sobie coś tam tak jakbyś wciągnął policzki do środka, tak. To już. To trochę wygląda jak ikona. To jest poddana temperaturze odpowiedniej. Niesamowite dla mnie są tutaj różnego typu świecenia i matowości. No, na tych fakturach. To taka moja próba. Ja już będę powoli zdejmował. Bliżej, kto to trzyma? To siedzi na tyle. Dalej nie poprzednio. To trzeba dużo. Ale to nie, ale tu nie radzie. Albo spróbuj sam sobie zdejmować, wiesz? Tadzi? To. Ja z tak wyczuciem to, żeby wiesz, bo tutaj to mogę. No, a czy złoto można położyć na szkle, jeżeli chodzi o płatki? Można wszystko zrobić ze złota. A na temat technologii to chętnie z tobą porozmawiam, bo to są takie tak zwana nowoczesność w zagrodzie. Albo w ogóle przestać się zastanawiać nad puentą, bo to może to jest koniec części drugiej. Koniec części drugiej, taki napis to będzie dobry, nie? Tak, nieskończoność. Części można mnożyć na nieskończoność. Właśnie. Czy istnieje takie pojęcie w matematyce część? Czy jedna, druga, to co to jest? Część jedności? Czy nie? Czy to jest raczej z innych dziedzin takie słówko część? Ułamek sobie to część. Włosy odczepić. Coś odkruszonego, czyli część. Ale te ułamki też mogą nieskończoność właściwie się dzielić. Ta liczba, tak? No dobrze. Czy jesteś zadowolony z planu? Bardzo. Z aktorów? Ze wszystkich. To cię zaproszę na kawę w moim imieniu. Dobra? Ja dam. Tutaj już ci kawę rozlałam. Proszę? Tak, tak. Kadziu, postaw wszystkim kawę, ciastko. Dobrze? Koniec, koniec. Proszę nam zaufać. Dziękujemy. Tadziku, jesteś wspaniałym reżyserem. Nie mieszasz się do rzeczywistości po prostu. Na tym to polega. No, cenię to bardzo. Proszę. Świetnie. A gdzie można? Informacji też jeszcze? 24. To jest koniec egzaminów akurat wstępnych o godzinie 17.
Zapraszam. Dziękuję. Ta wycieczka jest chyba dobre też zakończenie. To jest właśnie, znaczy to całą opowieść mogę przeprowadzić. A to ja zapraszam na kawę, może pójdziemy sobie na kawę. Ja bym chętnie poszedł, ale ja naprawdę muszę zaraz wyjść. Czekam jeszcze na jednego...